środa, 27 lipca, 7.26. To są komentarze indeksowe BossFX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowy. S&P 500 znajduje się w takiej nieregularnej konsolidacji do 2171 punktów, 2153 punkty i w zasadzie taka konsolidacja prowadzona już jest od ponad 100 godzin. Zauważmy, że tutaj mocne reakcje podaży, na przykład na opór 268 na 266 są od razu kontrowane przez popyt, który jednak w znacznie dłuższych czasowo ruchach podnosi z powrotem rynkową wycenę S&P 500 na wyższy poziom. To jednak pokazuje, że opór przyciąga tutaj jak magnes, tak? Natomiast podaż spod właśnie tej bariery zwrotnej próbuje swoich sił, atakuje, są pewne impulsy wstępujące, klasyczne, korekcyjne, takie BS Change, ABC trójfalowe są jak najbardziej widoczne. To, co jeszcze można tutaj dostrzec, że notowania przy takich dynamicznych kontrach schodzą poniżej SMA 55 i spod tej średniej, na przykład z rejonu wsparcia 253, 255, spod tej średniej a cała zniczka jest wyhamowana, szukanie jest jakiejś dywergencji, na przykład tutaj na Commodity Channel Index, czy na przykład może być to inny oscylator i na zasadzie właśnie jakiegoś takiego short breakout, cały impuls podażowy jest negowany, tak? Czyli short breakout jest podważany i na ten moment tutaj grupie kupujących jak najbardziej to się udaje podważać tutaj jego nieistotność sprzedawania poniżej średniej, która tak naprawdę nie kroczy w dół, nie opada. Czyli takie sprzedawanie w jakimś dołku, w zależności impulsie wzrostowym, czy nieregularnej konsolidacji, wydaje się na ten moment błędem. Natomiast jeżeli tutaj spadek poniżej 253 punktów byłby na tyle istotny, żeby średnie z 55 do 22 godzin zaczęły przyjmować te dynamiki, to znaczy reagować na nie i poruszać się zbieżnie w dół, falować w dół, wówczas mielibyśmy wstęp do właśnie tendencji zależności, że sprzedawanie ponad średnią, a szukanie niżej położonego dołka byłoby tutaj istotne i zasadne. Na ten moment nic więcej nie można dodać. Jest to konsolidacja silniejsze, takie wyjście pokazujące, że zmieniamy tą polaryzację. Górą czy dołem tej konsolidacji będzie zasada na średni horyzont czasowy, bo w tej konsolidacji, jak widać, że jest spora reakcja, ścieranie się sił transakcji z stron transakcji. Z tego względu jest ona tutaj naprawdę istotna. Jeżeli zerkniemy na Dow Jonesa, to widać, że zależność w przypadku tej średniej giełdowej jest ewidentnie korekcyjna, spadkowa i takie tutaj zajmowanie pozycji pod spadek ponad średnią z 55 godzin, która opada, wydaje się już utrwalone, tak, że już mamy trzykrotność, przynajmniej trzykrotność takich reakcji. I trzy dołki z rzędu, trzy coraz to niższe szczyty. W związku z powyższym wybicie ponad 18,479, jeżeli miałoby miejsce, powinno być uznane za pułapkę cenową, bo tutaj istotniejsza jest bariera podażowa 18,554. Zatem jakakolwiek tutaj reakcja, czy pułapka, czy od razu short breakout, złamanie tutaj linii siecznej RGR, odwrócenie RGR 18,385, to zagrożenie wsparcia 18,314. I jeżeli to przełożymy, co się dzieje na indeksach z Wall Street w stronę bardziej starego kontynentu, to widać, że na DAX-ie mamy konsolidację i w miarę relatywny spokój. W zakresie 10.141, 10.256 punktów prowadzona jest faza umacniania. Średnie z 55 i 22 godzin poruszają się wzrostowo, podtrzymując impuls, tutaj zwyżkujący. I dopiero wyjście z tej konsolidacji dołem byłoby tutaj ryzykowne dla tej struktury tutaj pro-popytowej. Natomiast wybicie ponad górne ograniczenie to próba ruchu do 10,296, a także na wyższe poziomy. Jeżeli chodzi o FPL20, to również potwierdzenie, że tutaj na starym kontynencie poza DAX-em także i futures WIG20, czy to instrument handlowany na naszej platformie BossFX jako FPL20, porusza się wzrostowo, tak? Ścieżką widzicie co jakiś czas kwotowanie wskakują na nowe maksima i jakaś kontrareakcja w dół, ewentualnie potwierdzenie 1790 punktów, to szansa ponownie na odnawianie pozycji tutaj dla strony popytowej w zakresie oczywiście prowadzonego impulsu wzrostowego. I to, co tutaj jest bardzo wyraźne i istotne, że reakcje przy 1821 punktów, jakie miały miejsce podczas tutaj przedwczorajszej sesji, a reakcje takie propodażowe
na ten moment nic nowego nie wprowadziły i są porównywalne z tymi, jakie widzieliśmy na sesji 21 i początku 22 lipca. Także dopiero przełamanie 1790 punktów uznane by zostało za taki short breakout, który oczywiście może być podważony. I dopiero od jakości takiej reakcji ruchu pullback, od tego, jakim ciężarem byłaby poprowadzona, można by było oceniać dalsze tutaj kontrybucje w składzie WIG20, co rzutowało właśnie na wycenę i na poruszanie się FPL20. Dziękuję za uwagę.